Gdybyś naprawdę chciał zarabiać te 10 tysięcy miesięcznie, jeśli teraz zarabiasz 3. Teraz sobie pomyślcie, że taka retoryka jest puszczana w internecie i ludzie w to wierzą, pracują tyle, a nie pomyślą o tym, że sztuką jest zarobić te pieniądze w te 168 godzin z etatu, a nie robić w dwóch etatach. Czyli wystarczy powalczyć o stawkę lub szukać tam, gdzie więcej płacą, a nie robić więcej, jak Januszowi pasuje, żeby mógł unikać na przykład płacenia nadgodzin.